Witam serdecznie, gramy 3 bez atu po takiej dziwnej licytacji. Otworzyliśmy trefelek, taki silny trefelek. Z lewej wszedł pikiem. Powinien mieć 5 pików. Partner spasował, nie jest za silny. Mówimy bez atu, ponieważ trzymamy piki 2 razy. Partner dokłada do dwóch, my do trzech. Widz w damę pik. Spróbujmy rozliczyć kartę przeciwnika. My tu mamy 7 i 7, 14, 18, 20, 22 i 5, 27. Przeciwnicy mają 13 punktów. Czyli ten z prawej może mieć najwyżej damę albo dwa walety. Ale ponieważ my mamy 3 damy, a damę pik widzimy, więc on może mieć najwyżej walety. Może mieć najwyżej walety, więc wszystkie figury są po lewej. Król kier jest z pewnością po lewej, bo to jest taka silna karta. Jas trefli jest z pewnością po lewej. Jak to grać? No policzmy nasze lewy. No on mu, ponieważ on wszedł pik, więc musi mieć tych pików 5. Piki trzymamy 2 razy, więc po dwóch okrążeniach będzie miał wyrobione 3 lewy pikowe. Jeżeli weźmie na asa trefl, to będzie miał czwartą i na króla kier piątą. Policzmy, ile my weźmiemy. Pikowe weźmiemy na asa króla 2. Kierową jedną to 3. Karową weźmiemy raz, dwa, trzy to 6. Potrzebujemy trzech lew treflowych. W karach nie wyrobimy, bo mamy 6 kar, oni mają 7. W kierach mamy szansę na damę, ale ponieważ wiemy, że ten z lewej ma króla, więc będziemy chcieli, żeby on z lewej, jak będzie przy lewie, zagrał w kiera, wtedy weźmiemy lewe. A co z pikami? My mamy 6, ten ma 5, to ten po prawej ma pików 2. I to nam mówi, że po dwóch okrążeniach pików, po dwóch okrążeniach pików on już nie będzie mógł w pika zagrać. A teraz się zastanówmy jeszcze, ile razy powinniśmy przepuścić. Przy 5 kartach przepuszczamy 2 razy, przy 6 raz. Czy to będzie dobrze? Dobrze będzie, bo temu po prawej skończą się piki. To teraz, który z nich jest groźniejszy? Jak rozegrać trefle? No, po lewej stronie musi być as trefle. Może być z waletem, może być z dziesiątką. My musimy wziąć 3 lewy treflowe. Więc musimy grać trefle do damy przez tego przeciwnika, który tu jest z lewej. Dziś wyjątkowo zobaczymy wszystkie 4 ręce, żeby to było w miarę czytelnie. No damę pik raz puszczamy. Ten sygnalizuje parzystość w ten czy w inny sposób. Dama wzięła lewe. Oczywiście powtarza, bo musi 2 razy wytrącić nasze figury, żeby wyrobić lewe. I bierzemy asem i wiemy, że ten po prawej nie ma już pików. Gdyby miał pika, to tu byłyby 2 lewe pikowe do oddania. Czyli byśmy oddali tylko 3 pik, byśmy oddali tylko 2 pikowe. Znaczy jedna pikowa byłaby do oddania. Oddaliśmy tylko 2 pikowe. Wzięliśmy z tej strony i teraz jak gramy? No trzeba zagrać trefla i impasować dziewiątką, więc gramy treflem. Ponieważ ten widzi damy, więc nie podkłada waleta, bo jak położy waleta, to zaimpasujemy damą, więc kładzie ósemkę, my ją bijemy. No i ten z prawej zabija. Jak to mówią, ten z prawej jest bezbronny i bezzębny, nie może nas ugryźć. On nas nie może ugryźć. No najlepsze, co może zrobić, zawistować w kiera, bo kierach jest najsłabszy stół. Wistuje górą siódemką z niczego i teraz uwaga. Ponieważ oddaliśmy już 2 lewy, nie możemy oddać lewy na króla kier. Natychmiast bijemy asem. Jak oddamy lewe na króla kier, to on zagra w pika. Więc musimy bić asem.
i zagrywamy trefla do damy. Zagrywamy trefla do damy. Nie ma znaczenia, co kładzie. Załóżmy, że kładzie nawet. No niech waleta położy, my kładziemy damę. I ponieważ mieliśmy poleczone, że oni mieli trefli 5, a dołożyli dwa razy po 2, to został im jeden trefl. Zagrywamy w trefla i znowu nie ma znaczenia, co ten rzuci, nie ma znaczenia, co kładziemy. As wziął i wyrobiliśmy dwie lewy treflowe szybciej, niż on wyrobił lewy pikowe. Wziął trzy lewy, może ściągnąć króla kier i to wszystko. Policzmy, ile my weźmiemy. Weźmiemy dwie treflowe, karowe 3 to 5, pikową to 6. Pikową to 6, a on i 3 to 9. 9 lew nam wystarczy do wygrania 3 bez atu. Zobaczmy jeszcze raz, co by było, gdybyśmy położyli... zobaczmy, przyjrzyjmy się jeszcze raz rozdaniu. Co by było, gdybyśmy położyli damę tref, wtedy as z waletem, by nam wyimpasował króla. Musielibyśmy stracić 2 tempa na wyrobienie trefli. To jest tak zwana gra przez słabszego przeciwnika. A zobaczcie, co będzie, kiedy nie przepuścimy. Ja przypominam, że przepuszczenie jest klasycznym zagraniem. Szybko, radośnie bierzemy lewe. No i wyrabiamy trefla. I co teraz? Trefla żeśmy sobie wyrobili. Ale on dalej kładzie 8. My 9. 10 bierze lewe i odwraca w pika. I ponieważ udało im się zagrać 2 razy w piki i ten będzie dojdzie asem trefl, to my, nawet jak teraz przepuścimy, to ten przejmie i wygra walkę o wyrabienie koloru roboczego. Mówiąc językiem brydżowym, jeszcze raz spójrzmy. Ten z lewej potrzebuje 2 tempa, 2 razy musi zagrać w piki, żeby wyrobić w nim 3 lewy. My możemy pozwolić zagrać drugi raz w piki, kiedy już będziemy mieli wyrobione lewy treflowe. A jeżeli oddamy lewe treflowemu, temu, który już nie będzie miał pików, to nie będzie mógł zagrać pika, bo my potrzebujemy również 2 tempa, żeby wyrobić piki, ale on zaczyna. On ma 2, zagrał, zostało mu 1 i my wyrabiamy trefla i zostało nam 1 i jeżeli by teraz mogli zagrać piki, to by nas położyli, a my nie chcemy, żeby nas kładli. Dziękuję za uwagę.